Cześć, Mukain was w kolejnym unboxingu. Dzisiaj będzie unboxing edycji kolekcjonerskiej gry Sniper Ghost Warrior 2. Tak, jedynkę mam, w którą przeszłem, ale mam w zwykłej edycji i sobie kupiłem Sniper Elite Ghost Warrior 2 w kolekcjonerskiej. 10 euro taka kosztuje. I tak wygląda z przodu, prezentuje się bardzo fajnie, jak widzicie. Czekaj, trochę telefon przesunę. I z boku wygląda tak. Co mamy w środku? Tył wygląda tak, który jest po niemiecku oczywiście. I tutaj jest kolejny bok, czyli bonusowe rzeczy w grze. Dobra, ale otwierajmy to, gdzie jest mój nóż asasyński. No nie asasyński, no ale... Ciup. Dobra. Muszę się sprężać, bo bateria mi w telefonie pada. I muszę szybko to robić. To jest fajne skartonowe opakowanie, takie, które łatwo się nie zniszczy, widzę. Otwierajmy od góry i wyjmijmy pierwszą rzecz, czyli Steelbook z grą, który wygląda świetnie, patrzcie. Przód jest taki, to jest tłoczone, to jest taki wypukłe. Znaczy nie, to jest tłoczone, nie wypukłe. I tył wygląda tak o. Też fajnie i bok tak o. Nazwa oczywiście, a w środku płytka i tu kod na DLC, których wam nie pokażę. Ha ha ha. Będę taki wredny i wam nie pokażę. Nie będziecie mieli darmowych DLC. No i kolejne wyjmujemy kolejną część, z której coś mi wypadło. Ciekawe co. Ah! Kurde. Dobra, tu są rzeczy, które powinny być w kolejnej części. Czyli takie rzeczy jak oryginalny soundtrack z gry, który jest zapakowany w folię, którego nie będę otwierał. Tak wygląda, tak się prezentuje, bardzo fajnie. Kolejna rzecz to książka Sniper One Shot, One Kill, która też się fajnie przedstawia. Twarde, takie drewniane, jak to ja mówię, opakowanie, czy jak się nazywa. Mały, nieduży, fajny. Jak słyszycie, twarde. I ostatnia rzecz to jest Sniper 2 Ghost Warrior Artbook, który prezentuje się z przodu tak, z boku nic i z tyłu prezentuje się tak. I w środku jest kilka artów jak zawsze, na przykład snajperki, karabiny, pistolety, placówki w grze, jakieś zajebiste artworki. W ogóle trójka ma wychodzić, wiecie? Dlatego sobie dwójkę kupiłem. Też pojazdy, widzicie, łódki, helikoptery, inne takie dziwne rzeczy. No i to było zawartość tego pudełka, które się prezentuje się tak. Postawimy to sobie tutaj fajnie, tak na koniec odcinka. Więc to się tak prezentuje. Tutaj oczywiście piękny steelbook, który mi się strasznie podoba. Więc to na tyle w tym unboxingu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli unboxing jest wam sprawdzacie 20 łapek w górę. Mój dla smaku, bardzo serdecznie i na razie.